Myślę, że panowie doskonale wiecie, że wszyscy zgodzicie się ze mną, że wszystko jest wojną. Mamy nie tylko tą kinetyczną na Ukrainie, ale państwa, które Ukrainę wspierają. Chociaż tak formalnie to są państwa neutralne, ale wspierają i to w taki sposób, jak chociażby Polska. Śmiem sądzić, że poza wolą walki Ukraińców to kluczowa była ta bezwarunkowa, natychmiastowa polska pomoc. Są dotknięte właśnie te państwa pomagające bezpośrednio Ukrainie, dotknięte rosyjskimi działaniami hybrydowymi. Takimi działaniami, które mają te państwa osłabić, uwikłać w różne problemy. Chociażby ta kwestia kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, sztucznie wygenerowanego. I inne tego rodzaju działania, również w sferze prawnej. Komplikowanie sytuacji, tworzenie szarych stref, obszarów niepewności po to, żeby konkurent polityczny miał kłopoty, musiał rozpraszać swoje wysiłki, żeby była sytuacja niepewności i żeby często te sytuacje wygrywać dla celów propagandowych, do pokazywania tych złych na przykład Polaków, którzy łamią prawo międzynarodowe. Przecież specjalistów znających się na prawie międzynarodowym, na prawie morza, na działaniach hybrydowych nie jest tak wielu. Potoczny, zwykły odbiorca łatwo ulega tym wszystkim manipulacjom propagandowym, wrzutom, które są wkładane w media, upowszechniane masowo. No i właśnie tworzenie tego typu sytuacji również w obszarze prawa na morzu, te działania rosyjskie ułatwia, to jest jedno z ich, moim zdaniem, narzędzie. Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, 22 maja na stronie rosyjskiego Ministerstwa Obrony pojawił się komunikat o złożeniu wniosku o jednostronną zmianę granic morskich Federacji Rosyjskiej w pobliżu Finlandii i Litwy. Informacja ta została dość szybko zdjęta następnie z oficjalnych stron rządowych Federacji Rosyjskiej. Fakt ten jednak nie umknął uwagi komentatorów. Naszym zdaniem również jest to bardzo nie tyle ciekawe, co istotny temat, ponieważ wpisuje się w szerszą narrację prowadzenia szerokiego spektrum działań hybrydowych, informacyjnych, politycznych w tej części świata. No i dlatego zdecydowaliśmy się, żeby ten temat szerzej omówić. No i tutaj korzystamy z uprzejmości naszego dzisiejszego gościa, pana komandora, profesora Akademii Marynarki Wojennej, doktora habilitowanego Dariusza Bugajskiego, pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Pana profesora mieliśmy już okazję kilkukrotnie gościć na łamach naszego kanału, więc bardzo się cieszymy, że znalazł dla nas czas również dzisiaj. Panie profesorze, serdecznie witamy po raz kolejny na łamach naszego kanału i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że dziś porozmawiamy o takie tematy, które są dużo mniej kontrowersyjne niż broń jądrowa do Polski czy demilitaryzacja Królewca. To wzbudza emocje, a tu wydaje mi się zupełnie taki niemal neutralny temat i myślę, że ciekawe. Dziękuję za zaproszenie. Choć może okaże się, że wcale nie tak neutralny, ale zanim do tej części pewnie, która właśnie może być w jakimś sensie najciekawsza, chcieliśmy poprosić pana profesora o nakreślenie takich podstawowych ram teoretycznych z obszaru prawa morza. Ja tak sobie tak myślałem, że jeżeli ktoś studiuje w Akademii Marynarki Wojennej i zaryzykuje tezę niezależnie jaki kierunek, wojskowy czy cywilny, to na jakimś etapie styka się z problematyką prawa morza, różnie ją później wspomina, ale podstawową wiedzę ma. Ale jak się wychodzi poza naszą społeczność, to okazuje się, że ta wiedza bywa niszowa i bywa często niejasna, więc jeżeli pan profesor zechciałby w taki popularno-naukowy sposób pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób się te granice morskie wyznacza, jaka jest ich specyfika, żeby można było zrozumieć, czego ten komunikat rosyjski, wycofany, jak Łukasz zauważył, dotyczył. Rzecz jest uregulowana i prawem zwyczajowym, a współcześnie przede wszystkim konwencją o prawie morza,
Ta konwencja o prawie morza określa status obszarów morskich, sposób wyznaczania ich granic, różnych kategorii obszarów morskich. Generalnie te obszary morskie dzielą się na te, które wchodzą w skład terytorium państwa i te, które, na których państwa nadbrzeżne mają pewne prawa, ale nie jest to część ich terytorium. Cała reszta społeczności międzynarodowej na tych obszarach korzysta z wolności, przede wszystkim z wolności komunikacyjnych. Podstawą wyznaczenia jednej i drugiej kategorii obszarów morskich jest linia podstawowa. I tutaj istnieją dwie linie podstawowe. Normalna, czy zwykła linia podstawowa, ta główna i będąca zasadą, i prosta linia podstawowa, wyznaczona w sposób sztuczny, tam gdzie wybrzeże jest nieco bardziej skomplikowane, jak na przykład chociażby wybrzeże norweskie, wtedy wyznacza się takie sztuczne, proste linie podstawowe i od nich szerokość tych poszczególnych obszarów morskich się mierzy. Także kluczowe tutaj jest wyznaczenie tych prostych linii podstawowych czy normalnych linii podstawowych precyzyjnie, dosyć precyzyjnie robi, określono to w konwencji o prawie morza. Są także takie wytyczne, bardziej szczegółowe różnych instytucji w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak to zrobić w skomplikowanych przypadkach, bo to na świecie państwa są w różnych konfiguracjach geograficznych, przebieg granic jest często bardzo skomplikowany, wybrzeża, jak to zrobić poprawnie. Wyznaczenie tych zwykłych linii czy prostych generuje później szerokość każdej pozostałej kategorii, także niepoprawne wyznaczenie może tworzyć coś, co się nazywa często po polsku nadmiernym roszczeniem morskim. Państwo dzięki jakiejś tam zręczności czy nadużyciom w wyznaczaniu tych linii podstawowych zyskuje w głąb morza przestrzeń, rozszerza swoje granice albo rozszerza swoje jurysdykcje w tych obszarach, które nie wchodzą w skład terytorium, a na których to państwo nadbrzeżne ma prawa. I to jest właśnie ten przypadek prawdopodobnie, o którym mówimy. Panie profesorze, no to jeżeli już mamy mniej więcej nakreślona, jaka jest, znaczy nakreślone zasady właśnie określania, która część danego akwenu no stanowi część wód wewnętrznych, która należy do tego morza terytorialnego i oczywiście wszystkie inne określone w konwencji o prawie morza strefy morskie, to powstaje pytanie. Co tak naprawdę, zdaniem pana profesora, mogliśmy wyczytać w rosyjskim komunikacie? No bo z tego, co udało się tak naprawdę z tego wyłapać, czy co było komentowane, no to jest mowa o tym, że Rosjanie podnieśli tam, że podział tych stref został ustalony chyba w roku 85, od tego czasu nie ulegał zmianie. I co tak naprawdę, zdaniem pana profesora, w takim wymiarze fizycznym Rosjanie chcieli tą zmianą osiągnąć? No i oczywiście, jakie by to mogło mieć konsekwencje dla pozostałych państw, no bo nie ulega wątpliwości, że te zmiany spowodowałyby, że ta rosyjska strefa byłaby większa, no i to musiałoby się odbyć kosztem. No i właśnie teraz pytanie, czy kosztem stref innych państw, czy kosztem też no, tych wód, które moglibyśmy określić jako wody międzynarodowe? To prawo, które dotyczy linii podstawowych, przyjęto dokładnie w 1985 roku i od tego czasu Rosjanie tego nie zmieniali, no ale zmieniła się rzeczywistość, bo odzyskały niepodległość Litwa, Łotwa i Estonia na Bałtyku chociażby. Uzyskało niepodległość kilka innych państw, które wcześniej albo miało jakąś tam efemeryczną historię państwowości, jak na przykład Ukraina. Zmieniła się kształt terytorialny Europy. Te rosyjskie regulacje z 1985 roku dotyczyły nie tylko Bałtyku, ale wszystkich wybrzeży, także również Morza Czarnego, także wód arktycznych i Pacyfiku. Wprowadzono tam system prostych linii podstawowych. Dzięki temu wyznaczono 12-milowe morze terytorialne i te proste linie podstawowe w tym 1985 roku tak skonstruowano, żeby na Bałtyku chociażby zamknąć wejście na Zatokę Ryską, traktując ją jako zatokę historyczną, żeby na wodach arktycznych zamknąć te cieśniny, które tworzą tak zwaną północną drogę morską, czyli Wilkickiego, Sannikowa, Karskie Wrota, i żeby uznając je po zamknięciu prostymi liniami podstawowymi jako wody wewnętrzne, sprawować nad nimi pełnię władzy. Taki był sens tych działań. Po rozpadzie Związku Sowieckiego sytuacja się zmieniła, bo tego nie kontynuowała Łotwa. W cieśninie irbeńskiej nie ma już prostej linii podstawowej. Ta cieśnina jest podzielona granicą między Łotwą i Estonią. Estonia
części kontynuowała i wyznaczyła nowe od południa. Na Morzu Czarnym początkowo Ukraina kontynuowała to podejście sowieckie, ale później się zmieniło stanowisko ukraińskie w stosunku do Morza Azowskiego i przestano uznawać wody Morza Azowskiego za wody wewnętrzne, to znaczy Ukraina przestała. Odnośnie Bałtyku, w 1985 roku uznano, że od punktu styku granicy Polska, Związek Radziecki, wzdłuż brzegu, tą podstawą linii podstawowej jest linia niskiego stanu wody. Nie wymieniono po drodze, co bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia interesujące, w Cieśniny Piławskiej chociażby. Jednakże w praktyce Rosjanie traktują swoją część zalewu jako wody wewnętrzne, a nie wymieniono Cieśniny Piławskiej i nie wyznaczono tam formalnie prostej linii podstawowej. Najbliższa prosta linia podstawowa właśnie była w Cieśninie Irbeńskiej, która prowadzi na Zatokę Ryską. I teraz te propozycje, które się pojawiły, jakie one mogą mieć znaczenie, te współczesne propozycje, no musielibyśmy rozpatrywać w aktualnym konfiguracji geopolitycznej, czyli po pierwsze osobno dla Zatoki Gdańskiej, osobno dla Zatoki Fińskiej, ewentualnie dla Morza Czarnego, bo zapewne te zmiany by dotyczyły wszystkich akwenów. Ja nie zdążyłem się, muszę przyznać, zapoznać, bo to tak szybko zniknęło. Ale możemy, myślę, że to nie stanowi żadnej wielkiej przeszkody, żeby te sprawy to analizować i możemy osobno rozpatrywać pozostałe wody, czyli te wody arktyczne i wody Dalekiego Wschodu rosyjskie. Otóż po pierwsze, w przypadku Zatoki Gdańskiej, tu była mowa o Piławie i Zielonogradzku, czyli łatwiej po naszemu powiedzieć Kurowo, dawna historyczna nazwa, ale tej się nie używa, natomiast Piława to się dosyć powszechnie używa, tak jak już Królewiec. Jak spojrzymy na wybrzeże, to jest jak gdyby taki łuk, który można skrócić. Zamiast wzdłuż niskiego stanu wody można utworzyć taką prostą linię podstawową, mniej więcej od punktu styku polsko-rosyjskiej granicy na Mierzei Wiślanej do punktu w rejonie Palmnik. Ja bardziej niestety znam te nazwy historyczne niż współczesne rosyjskie. Nie pamiętam, jak się nazywa odpowiednik współczesny rosyjski Palmnik. Tam, gdzie jest kopalnia, ta największa kopalnia na Półwyspie Sambijskim, Bursztynu. Ten łuk skrócić po prostu. Ten łuk skrócić i stworzyć taką prostą linię podstawową. Dzięki temu, że ta linia podstawowa wyprostuje wybrzeże, to Rosjanie wygenerują zewnętrzną granicę morza terytorialnego w głąb morza. Zyskają kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych morza terytorialnego, a jednocześnie wszyscy inni, którzy korzystają z wód na zewnątrz od granic Federacji Rosyjskiej, stracą, bo tam zostaną ograniczone, zostaną usunięte, przestaną istnieć, zdaniem przynajmniej Rosjan, wolności Morza Pełnego, wolność żeglugi, przelotu, wolność prowadzenia działań wojskowych. I powstanie taka strefa, która będzie strefą, powiedzmy, generowania różnych napięć. Podobnie jest w przypadku właśnie Zielonogradzka, czyli w tej północnej części, tutaj od przylądka Taran, tak on się nazywa, tego najbardziej charakterystycznego elementu wybrzeża obwodu królewieckiego do punktu styku na Mierzei Kurońskiej granicy litewsko-rosyjskiej. Też można wyznaczyć taką prostą linię i dzięki temu wygenerować jakąś część dodatkową, większą, szerszą morza terytorialnego. Jak już gdzieś podkreśliłem, zmiana w kierunku bocznym, tych bocznych granic, bo wiadomo, że to jest pas i ma boczne granice, granice w przypadku obwodu królewieckiego na morzu, na Zatoce Gdańskiej z Polską i z drugiej strony z Republiką Litewską. Ich, to znaczy można zgłosić roszczenie, ale ich zmienić tak łatwo nie jest, bo one powstały, nie można, ponieważ one powstały w umowie dwustronnej, są określone współrzędnymi. I tutaj jednostronne zmiany są niemożliwe, potrzebne były porozumienie. Myślę, że tutaj to nie wchodzi w grę. Tu mamy raczej do czynienia z sytuacją, kiedy są dwie sąsiednie działki, dwóch sąsiadów, sąsiad A i sąsiad B. I ten sąsiad B nie zgłasza roszczeń do działki sąsiada A, tylko zgłasza roszczenia do wspólnej drogi prowadzącej do ich posesji. O tak to jest by bardziej właściwe porównanie. Byłoby tu dużo bardziej właściwe porównanie.
To jest przykład Zatoki Gdańskiej, ale trochę inaczej wygląda sytuacja w Zatoce Fińskiej, ponieważ Zatoka Fińska jest takim akwenem dużo bardziej zamkniętym. W najwęższym miejscu to jest ledwie między liniami podstawowymi fińskimi a estońskimi 18 mil morskich. Teoretycznie tam mogłaby być granica Morza Terytorialnego fińsko-estońskiego, ale obie strony przyjęły, że będą miały po 6 mil morskich i zostawią 6 mil morskich wód międzynarodowych w interesie żeglugi międzynarodowej. Tak dosłownie cytuję, zawarto w umowie kształtującej istniejące granice w Zatoce Fińskiej. W głębi jest oczywiście Rosja ze swoim Sankt Petersburgiem i tymi wielkimi naftowymi portami w Primorsku, Słudze i tak dalej. I ta Rosja korzysta z tego, że ten korytarz istnieje. Dzięki temu korytarzowi mogła zbudować Nord Stream, nie prosząc o zgodę na budowę. Gdyby to były wody terytorialne państw nadbrzeżnych, to musieliby uzyskać zgodę. A tak tylko musieli konsultować kwestie środowiskowe związane z tym, że te wody tego korytarza wód międzynarodowych są jednocześnie wyłączną strefą ekonomiczną obu państw. I nie muszą też, w związku z tym, że to są wody międzynarodowe, nie musieli płacić opłat tranzytowych, także podwójne korzyści. Wreszcie ten korytarz to jest wolność Morza Pełnego, mogą przesyłać swoje siły powietrzne, morskie między Królewcem a Petersburgiem. Z czego korzystają, bo są ograniczenia w transporcie lądowym przez Republikę Litewską. Z czego korzystają? Budują nowe promy, ale to jest oczywiście trudne. Te potrzeby transportowe Królewca są duże. Co by się stało, gdyby Rosjanie również zmienili te linie podstawowe w przypadku Zatoki Fińskiej? Tutaj dużo się nie może zmienić, bo właściwie wszystkie zewnętrzne granice są ustalone w umowach dwustronnych z Estonią i z Finlandią. W przypadku Estonii jest jeszcze jeden problem, ponieważ Estonia zawarła z Rosją po długich negocjacjach umowę dotyczącą również granic, ale parlament estoński nigdy jej nie ratyfikował, czyli faktycznie Estonia ma roszczenia terytorialne do Rosji. Chodzi o obszary, które na podstawie traktatu z Tartu, Dorpatu, były częścią Estonii międzywojennej, a w okresie, gdy Estonia była okupowana przez Związek Sowiecki, te obszary zostały wyłączone z tego terytorium okupowanego i włączone do Federacji Rosyjskiej. I w momencie rozpadu Związku Sowieckiego te obszary pozostały przy Federacji Rosyjskiej. Estończycy nie chcą się z tym pogodzić. To są dwa obszary na północy, w obszarze przylegającym do morza, do Zatoki Fińskiej, właśnie na wschód od Narwy, rzeki Narwy, i na południe od jeziora Peipus, bliżej granicy łotewskiej. Ten obszar przylegający do Zatoki Fińskiej generuje również granicę morską. To może być obszar sporny. Natomiast co do zasady, te granice fińskie w związku z małymi rozmiarami zostały ustalone umowami dwustronnymi i Rosjanie, tak jak w przypadku granic obwodu królewieckiego z Litwą i z Polską, jednostronnie ich nie mogą zmienić. Jest pewna rzecz, która tutaj odgrywa rolę, to jest to, że wewnątrz rosyjskiej części Zatoki Fińskiej pozostaje taki fragment wyłącznej strefy ekonomicznej. Fragment wyłącznej strefy ekonomicznej. To ma znaczenie, ponieważ gdyby Estonia i Finlandia rozszerzyły swoje morze terytorialne z tych 6 mil do linii środkowej, tak żeby granicami się zetknąć na morzu, to zmieniłyby się zasady żeglugi w Zatoce Fińskiej na przejście tranzytowe, czyli takie jak cieśniny gibraltarskie. A gdyby Rosja zlikwidowała wyłączną strefę ekonomiczną, to są wszystko oczywiście przypuszczenia, bo rozszerzyłaby tę zatokę, tej swojej części, w tych granicach określonych umowami, zlikwidowałaby tą wyłączną strefę ekonomiczną, to teoretycznie zasady żeglugi jeszcze by się ograniczyły. One by stały się takie, jak moim zdaniem powinny być w cieśninie Piławskiej, czyli zasady określone nazwą niezawieszalny, nieszkodliwy przepływ, tylko żegluga bez przelotu. No to myślę, że to by był strzał w stopę. Natomiast Rosjanie mogą jeszcze chcieć zmienić swoje linie na Morzu Czarnym, chociażby ze względu na to, że anektowali pewne obszary, traktują jako swoje i tą władzę mogą próbować umocnić poprzez takie ukształtowanie tych linii, że lepiej będą kontrolowali te obszary, do których roszczą sobie prawa.
Podobnie może być w przypadku Arktyki. Jakieś korekty, one są bez wątpienia, to jednoznacznie, wiele opinii na ten temat czytałem, bez wątpienia sprzeczne z prawem międzynarodowym, bo prawo międzynarodowe określa, jaka ma być długość, kąt nachylenia, obszar, który jest zamknięty. I w większości przypadków one są, jeżeli nie uzasadnione historycznie, to one są sprzeczne z prawem międzynarodowym, bo na przykład 32 mile morskie, to tak nie może być taka linia podstawowa. Takie linie są tam wyznaczone i tu też mogą zgłaszać jakieś roszczenia nowe po to, żeby swoją pozycję związaną z kontrolą tej północnej drogi morskiej poprawić. Gdyby oni to zrobili, to jeszcze pojawia się takie pytanie, bo to na razie był projekt. A teraz co będzie, jeśli oni to zrobią? Czyli ustaliliśmy, że tych bocznych między Polską i Litwą nie zmienią. Nie zmienią tych bocznych w Zatoce Fińskiej, to co nas najbardziej interesuje. Ale mogą rozszerzyć. I to nie będzie bezpośrednio kosztem Polski, chociaż my jesteśmy najbliżej, ale kosztem reszty państw, którzy skorzystają z tej części Morza Bałtyckiego jako wód międzynarodowych, przelatują, mogą prowadzić tam ćwiczenia. Co powinniśmy zrobić? To są narzędzia polegające, zresztą spraktykowane przez wielkie mocarstwa morskie, na przykład Stany Zjednoczone. Amerykanie taki mają program, który się nazywa Freedom of Navigation, który prowadzony jest łącznie przez Departament Stanu i Departament Obrony. Departament Stanu czyta wszystko, co tam się na świecie uchwala odnośnie obszarów morskich, przerzuca przez umysły swoich prawników i oni oceniają, czy to jest poprawnie, zgodnie z prawem międzynarodowym, czy nie. Jeżeli uznają, że niezgodnie, to wysyłają protesty. Jeżeli to nie pomaga, protesty dyplomatyczne. No to jest ważne, ten protest to nie jest tylko papier, bo on pokazuje, później jest dowodem na to, że świat nie uznał roszczeń tego, który ma sprzeczne z prawem międzynarodowym roszczenie. Nie może się później ten roszczący powoływać na argument, że jednak mimo, że to może było dyskusyjne, ale wszyscy uznali. A po drugie, jak to nie pomaga, to się wysyła okręty i te okręty czy tam samoloty korzystają z tych praw, które państwo nadbrzeżne odmawia. Czyli pojawi się taka szara strefa szerszego morza terytorialnego na Zatoce Gdańskiej bezpośrednio w naszym sąsiedztwie, to znaczy cały czas przypuszczający może się poprawić, pojawić taka strefa, szara strefa, która zdaniem Rosjan będzie ich morzem terytorialnym i tam tylko będzie nieszkodliwy przepływ, a zdaniem reszty świata, w tym również Polski, będą to wody międzynarodowe rosyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, w której możemy pływać i latać. No i wyobraźmy sobie tak, że po pierwsze powinniśmy to zrobić, wysyłamy protesty dyplomatyczne. Po drugie, korzystamy z tych wód jako wód międzynarodowych. Prowadzimy jakieś tam ćwiczenia, nasze samoloty przylatują, a Rosjanie traktują je jako morze terytorialne. I powstaje napięcie, mogą się pojawić incydenty, próby użycia siły. To jest bardzo ryzykowne tworzenie takiej właśnie niepewności, wątpliwości, przeciwstawiania, jak to tam bofara się to tak ładnie nazywa gdzieś w literaturze, niezdefiniowane przeciwstawianie swojego prawa prawom innym. Niemniej nie powinniśmy na to się godzić. Oczywiście powinniśmy użyć, nie wiem, czy nas MSZ tutaj, no myślę, że zbyt wcześnie, żeby MSZ zajmowało stanowisko, bo to jakiś projekt gdzieś tam, gdzie się pokazał, to jest zbyt wcześnie, żeby MSZ tym się jeszcze zajmował, ale powinien bacznie obserwować i zdecydowanie przygotować protest dyplomatyczny, ten protest powtarzać, a siły polskie czy siły natowskie powinny traktować ten obszar ewentualnego rozszerzonego morza terytorialnego rosyjskiego, jakby to był nadal obszar wód międzynarodowych. To myślę, że pokrótce i jakby to mogło przebiegać, wyjaśnię. I czy Rosjanie to będą kontynuowali, to zobaczymy. No właśnie nakreślił pan profesor perspektywę, w jak wielu miejscach teoretycznie można tego rodzaju działania prowadzić, bo na razie ten komunikat się pokazał, został bardzo szybko usunięty, przyjmując założenie, że przypadki nie istnieją, no to nasuwa się interpretacja, że należy to rozumieć w kategoriach operacji informacyjnej, która ma sprawdzić, czy właśnie jak zareagują interesariusze tej problematyki. I ja właśnie chciałem pana profesora zapytać, gdyby Rosja zdecydowała się na taki krok, to jak to zostanie ogłoszone, notyfikowane, na jakiej zasadzie, kiedy może, o,
którym momencie, nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, MSZ powinien zająć stanowisko? Jak zostanie przyjęte rosyjskie prawo. To jakie to będzie prawo, czy to będzie rozporządzenie, czy ustawa, to nie ma znaczenia, bo to są sprawy wewnętrzne każdego państwa. Jeżeli zostanie przyjęte rosyjskie prawo, wtedy zdecydowanie może jeszcze na etapie projektu, jak on będzie procedowany, bo to na razie jakiś raczej pomysł był jakiegoś urzędu procedowany, to trzeba już to bardziej obserwować, ale natychmiast, gdy to prawo, najpóźniej, gdy to prawo zostanie przyjęte, ogłoszone, wejdzie w życie, należy przeciwko takim działaniom, jeżeli one by miały taki charakter, jaki przed chwilą nadkreśliłem, protestować. Zdecydowanie protestować, nie tylko dyplomatycznie, ale także fizycznie, czyli używać tych obszarów nadal, jakby były wodami międzynarodowymi. Znaczy tak naprawdę, kiedy słyszymy to, co mówi pan profesor i rzeczywiście sięgamy jakby też do przykładów podobnych, spornych obszarów morskich z innych części świata, no to wychodzi, że z reguły jedna strona inicjuje zmiany, które są korzystne dla nich, powodując właśnie utratę pewnych swobód, czy też formalnej kontroli nad danym obszarem morskim innych państw. No i powstaje pytanie, czy tutaj poza działaniami jednostronnymi, czyli właśnie złożeniem protestów, no daniem jakby fizycznie dowodu na to, że my jakby nie uznajemy tego typu prawa stanowionego jednak jednostronnie przez inne państwo, bo pan profesor jednoznacznie wskazywał, że te granice zawsze były ustalane w wyniku umów dwustronnych, więc powinny być w takim samym trybie zmieniane, czyli obie strony powinny się na taką zmianę zgodzić. Czy istnieje też pojęcie, czy też możliwość umiędzynarodowienia tego typu problemu? Pan profesor wspominał o działaniach jakby amerykańskich, ale czy z poziomu międzynarodowego, formalnego również państwa, które będą czuły się poszkodowane? A potrafię sobie wyobrazić, że to nie będą tylko państwa, które stracą jakiś obszar, czy też zmieni się charakter tego obszaru, no ale mamy wszyscy świadomość, że ta część Morza Bałtyckiego jest bardzo intensywnie wykorzystywana w żegludze morskiej, w transporcie, w handlu, więc teoretycznie tych stron, tych potencjalnych interesariuszy może być więcej. Czy gdyby oczywiście do takiego działania doszło, czy my jesteśmy, inne państwa bałtyckie, skazani na działanie z takie, bym powiedział, mimo wszystko regionalne, czy jest możliwość jakby większego umiędzynarodowienia tego typu problemu? Myślę, że tu byśmy się sięgnęli na przykład Ukrainy, możliwość oddziaływania na tego, który, tak jak w przypadku Rosji, działa niezgodnie z prawem, widzimy na przykładzie Ukrainy, jest bardzo ograniczona. Oczywiście możemy uruchamiać te procedury, ale one są, czy w Trybunale Karnym, ale one robią wrażenie, można sądzić, że pozostaną tylko procedurami teoretycznymi, nie przyniosą żadnego rzeczywistego efektu, jeżeli nie zajdzie zmiana w samej Rosji. W samej Rosji nie wyślemy specjalistów, którzy tam zbrodniarzy wojennych ujmą, to jest oczywiste. I tu tym bardziej w przypadku takiego sporu, który ma dużo mniejszą rangę, nasze możliwości oddziaływania na Rosję i zmuszenia ich do przystąpienia do sporu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości czy Międzynarodowym Trybunałem Prawa Morza byłyby bardzo ograniczone. Niemniej nie możemy pozostawać, jak już podkreślę, pozostawać w żadnym wypadku bierni. Bo po pierwsze, no i nawet jeżeli to tam ma ograniczony wpływ na naszą sytuację, to jednak tworzy niebezpieczny precedens, który mogą inni naśladować. W historii świata zdarza się, są takie stosunkowo liczne przypadki, kiedy państwa wyznaczają nawet 300-milową linię podstawową, bo kształt wybrzeża im na to pozwala. Ogromną część morza traktują jako swoje wody wewnętrzne, wewnątrz od tej linii. Odmawiają komukolwiek użytkowania tego morza do żeglugi. To jest z ogromną szkodą dla całej wspólnoty międzynarodowej. Może to jest przede wszystkim droga i wyjęcie z tej drogi jakiegoś fragmentu jest ze szkodą dla całej wspólnoty międzynarodowej, kosztem całej wspólnoty międzynarodowej. Nie możemy się na to godzić. Każde, nawet najmniejsze naruszenie tych zasad powinny spotykać się z stanowczą reakcją i dyplomatyczną, i reakcją faktyczną. Jeżeli gdzieś nawet Australia ma tego typu roszczenia, to my też się powinniśmy tym interesować, bo jeżeli Australii roszczenia zaakceptujemy, to za chwilę ktoś
powoła się na to, mówiąc, że skoro Australijczycy mogą, to my też możemy. Tak być nie może. Nawet drobne, niezgodne z prawem międzynarodowym roszczenia powinny być piętnowane, nieakceptowane, żeby inni nie szli tym śladem. Ale oczywiście wykorzystanie tego forum międzynarodowego i istniejących sądów w tej sprawie, to wydaje mi się w przypadku Rosji dosyć ograniczone. Ograniczone tutaj możliwości. No właśnie, panie profesorze, bo od czasu, kiedy Finlandia i Szwecja, albo po kolei, Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO, w debacie publicznej się takiego skrótu myślowego zaczęło to używać, że Bałtyk to tak naprawdę już teraz morze wewnętrzne NATO. No w praktyce tak oczywiście nie jest, ale wcześniej zastanawiał się pan, pokazywał pan inne różne przestrzenie, w których podobne kontrowersje, napięcia i obszary niepewności mogą być tworzone, tak jak ten, o którym rozmawiamy. Czy w pana ocenie właśnie my powinniśmy się przygotowywać i spodziewać, co panu instynkt podpowiada, że jednak przyszłość taka będzie na Bałtyku, że te spory, te do momentu, jeżeli w Rosji nie zajdzie jakaś przemiana wewnętrzna, która przeorientuje politykę tego kraju, no to powinniśmy być instytucjonalnie i w ogóle mentalnie przygotowani na to, że czeka nas dekady podważania ustaleń co do prawa morza w regionie Morza Bałtyckiego. Myślę, że panowie doskonale wiecie, że wszyscy zgodzicie się ze mną, że wszystko jest wojną. Mamy nie tylko tą kinetyczną na Ukrainie, ale państwa, które Ukrainę wspierają. Chociaż tak formalnie to są państwa neutralne, ale wspierają i to taki sposób, jak chociażby Polska, śmiem sądzić, że poza wolą walki Ukraińców to kluczowa była ta bezwarunkowa, natychmiastowa polska pomoc. Są dotknięte właśnie te państwa pomagające bezpośrednio Ukrainie, dotknięte rosyjskimi działaniami hybrydowymi. Takimi działaniami, które mają te państwa osłabić, uwikłać w różne problemy. Chociażby ta kwestia kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, sztucznie wygenerowanego i inne tego rodzaju działania, również w sferze prawnej. Komplikowanie sytuacji, tworzenie szarych stref, obszarów niepewności po to, żeby konkurent polityczny miał kłopoty, musiał rozpraszać swoje wysiłki, żeby była sytuacja niepewności i żeby często te sytuacje wygrywać dla celów propagandowych, do pokazywania tych złych na przykład Polaków, którzy łamią prawo międzynarodowe, przecież specjalistów znających się na prawie międzynarodowym, na prawie morza, na działaniach hybrydowych nie jest tak wielu. Potoczny, zwykły odbiorca łatwo ulega tym wszystkim manipulacjom propagandowym, wrzutom, które są wkładane w media, upowszechniane masowo. No i właśnie tworzenie tego typu sytuacji również w obszarze prawa na morzu, te działania rosyjskie ułatwia, to jest jedno z ich moim zdaniem narzędzi. Czy to będzie rozwinięte? No to myślę, że to nie jest najważniejsze, nie jest taki najważniejszy obszar, nie jest decydujący obszar starcia. Rosjanie mają sami problemy, głównie na Ukrainie. Wszystkie pozostałe to są poboczne, no ale starają się robić co mogą, żeby wszystkich wspierających Ukrainę, szczególnie Polskę, osłabić. To panie profesorze, ja pozwolę sobie jakby pozostać w tym wątku, który zasygnalizował Paweł, to znaczy rozszerzenia tej perspektywy, bo tak jak pan komandor zauważył, no nikt nie ma raczej z osób zajmujących się problematyką, że to, co dzieje się w tej części świata, jest związane z tymi napięciami, które obserwujemy w stosunkach międzynarodowych i to jest jakby pewna konsekwencja też tego, co się dzieje na Ukrainie. Ale pytanie jest następujące. No, w gronie ekspertów zajmujących się szeroko pojętym regionem Morza Bałtyckiego stawiane są w tej chwili pytania, to znaczy jak państwa bałtyckie w tej nowej konfiguracji ze Szwecją i Finlandią jako państwami członkowskimi NATO, jaką myśmy powinni przyjąć strategię, żeby no, z jednej strony żeby nie tyle odpowiadać zawsze na tego typu prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej, tylko żeby no, mieć potencjał, czy też stworzyć może rozwiązania, które spowodują, że Rosja będzie miała bardzo ograniczone pole manewru. Ja pamiętam naszą rozmowę z panem profesorem dotyczącą przekopu przez Mierzeję Wiślaną i tam padł jeden z argumentów, że ten przekop tak naprawdę jakby
no w pewnym sensie wychodzi na przeciw, powoduje, że państwo polskie może sprawować suwerenną kontrolę nad obszarem wód wewnętrznych, który jest po prostu nasz. Nie jesteśmy zależni od decyzji politycznych innego państwa. Nie narażamy się na prowokacje. I przepraszam za ten długi wstęp, zmierzam do pytania. Czy na przykład pomysł stworzenia jakichś zespołów międzynarodowych, okrętów, które będą w stanie no, mimo wszystko dominować obszar Morza Bałtyckiego, powodować, że nawet jednostronne zgłaszanie roszczeń terytorialnych no, zawsze będzie kwestionowane i w wymiarze dyplomatycznym, ale także w tym wymiarze faktycznym, że okręty polskie, szwedzkie, fińskie, niemieckie będą w stanie zawsze na taki obszar sporny wejść i pokazać, że nie, że jakby no, my jakby stoimy na straży statusu prawnego, jakby formalnie nie uznać, nie tylko formalnie, ale my tak naprawdę faktycznie nie uznajemy tego typu działań. Czy pan profesor uważa, że my w ogóle jesteśmy w stanie przygotować się na to, żeby no, ograniczyć potencjalne pole prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej, no o ile oczywiście te napięcia międzyblokowe będą? No myślę, że zdecydowanie roszczenia, takie jak na przykład te teoretyczne, które przed chwilą odmawialiśmy, rosyjskie, jeżeli Rosja nie miałaby siły, albo my jako NATO mielibyśmy siłę zdolną tę Rosję zdominować w obszarze Bałtyku, to nie będą miały znaczenia, będą tylko roszczeniami w istocie papierowymi. Takie roszczenia papierowe się zdarzają. Ktoś tam sobie marzy o jakimś terytorium, wydaje dokumenty, to równie dobrze. Słyszeliście zapewne miesiące temu od czasu do czasu pojawiające się kwestie, to w kręgach najwyższych władz, chyba nawet Władimir Putin o tym mówił, że ta umowa o sprzedaży Alaski może zostać podważona. Tego typu rzeczy zawsze się mogą pojawić, ale to raczej traktować należałoby jako, jeżeli nie idzie za tym realna siła, obecność sił rosyjskich na Bałtyku, to raczej jako takie papierowe deklaracje wzbudzające uśmiech. Jeżeli natomiast będzie rosyjska siła, która za tymi roszczeniami będzie stała i będzie próba egzekwowania tych rosyjskich praw, to oczywiście nie pozostaje nam nic innego, tylko zbudować taki potencjał, a biorąc pod uwagę tę sytuację geopolityczną na Morzu Bałtyckim, że 95% powierzchni wód podlega albo terytorialnie, albo jurysdykcyjnie państwom wchodzącym w skład NATO, nie ma wód państw neutralnych, jest tylko są państwa NATO i Rosja. Jest możliwość i ta dominacja natowska jest ogromna nad Rosją, żeby fizycznie tym roszczeniom rosyjskim się przeciwstawić, żeby te prowokacje rosyjskie zablokować, żeby wyegzekwować prawo międzynarodowe. No widać ogromną przewagę techniczną, nie tylko ilościową, ale i techniczną marynarek państw NATO nad marynarką rosyjską. Widzimy, jak przebiega wojna na Morzu Czarnym, rosyjsko-ukraińska, że Ukraina właściwie nie posiadając floty, tych Rosjan strasznie zdemolowała, zmusiła do wycofania. Także jest potencjał do tego, żeby nie pozwolić fizycznie Rosjanom dokonywać, jeżeli działania będą oczywiście stanowcze, bo to Rosjanie działa w ten, Rosja działa w ten sposób, że prowokuje i przesuwa stopniowo te granice tych prowokacji, jeżeli my zdecydowanie na początku nie odpowiemy i wskażemy, gdzie według nas leży ta granica, to Rosjanie będą ją próbowali przesuwać. Tak? Nie ma wątpliwości, że tylko tutaj możemy opierać się na budowanie własnego potencjału, własnej siły, zdolności do tego, żeby prowokacje rosyjskie odpierać, a w przypadku ewentualnym przypadku konfliktu zbrojnego, przygotować się oczywiście do tego, żeby i zablokować obwód królewiecki, i zablokować Zatokę Fińską. To panie profesorze, pozwolę sobie wrócić do tego scenariusza. No oczywiście zaznaczę naszym widzom bardzo mocno hipotetycznego, ale no takiego, którego już pan profesor wyłożył, jakie on mógłby mieć formalne konsekwencje. Myślę oczywiście o rozszerzeniu morza terytorialnego w przypadku Finlandii i Estonii, a tym samym jakby no zmianę statusu możliwości korzystania z tej części Morza Bałtyckiego przez Federację Rosyjską. Czy pan profesor potrafi sobie wyobrazić taki scenariusz, kiedy no właśnie państwa NATO w ramach różnego rodzaju takich hybrydowych, asymetrycznych przepychanek dokonałyby takiej zmiany? Bo jak
dobrze zrozumiałem, to musiałaby być to umowa dwustronna przede wszystkim między Finlandią i Estonią. I czy w takiej sytuacji, no właśnie, instalacje Nord Streamów, no wiemy oczywiście, że w tej chwili jest to infrastruktura w pewnym sensie martwa, tak, ale no porty w Petersburgu, Primorsku, no mają żywotne znaczenie dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. Czy w ogóle tego typu działanie Rosjanie mogliby też kwestionować jako na przykład niezgodne z prawem albo uderzające w ich żywotne interesy, powoływać się na jakiekolwiek umiędzynarodowienie tego typu problemu, pokazując charakter eskalacyjny? Oczywiście ja nie namawiam, żebyśmy w takich kategoriach myśleli, że mamy to zrobić, ale jakby też pokazując, że no państwa natowskie również mają możliwości jakby odpowiadania trochę symetrycznie na pomysły, które no strona rosyjska stara się do opinii publicznej międzynarodowej wrzucić, chociażby właśnie umieszczając na kilka godzin tego typu komunikaty o zmianie delimitacji obszarów morskich. Działania estońskie i fińskie byłyby akurat w pełni zgodne z prawem międzynarodowym, bo prawo międzynarodowe przewiduje, że morze terytorialne może mieć, tak jak mniej więcej w prawie pracy to czasem porównuje, że tam jest na korzyść pracownika. Można od tych norm w prawie pracy umówić się na korzyść pracownika i dać mu 40 dni urlopu. Nie można dać mu mniej niż 26, ale można dać mu 40. I tu podobnie jest w prawie morza. Morze terytorialne, te granice państwa mogą sięgać tych 12 mil, czyli tylko około 22 kilometrów dla tych słuchaczy, którzy nie pamiętają, czym jest mila morska, około tych 22 kilometrów od linii niskiego stanu wody albo od linii tej prostej, podstawowej. Państwa takie jak Estonia i Finlandia przyjęły mniej i określiły to, że to jest w interesie żeglugi międzynarodowej. Nie mają żadnego zobowiązania wobec Federacji Rosyjskiej, bo to była nawet umowa w formie wymiany not, czyli były listy z inicjatywy, jak odzyskiwała niepodległość Estonia do MSZ-u fińskiego z propozycją, a odpowiedź MSZ-u fińskiego akceptacją tej propozycji. W ten sposób ta umowa powstała i tam nie wymieniono w tych listach w ogóle Federacji Rosyjskiej. Nie mają te państwa zobowiązania wobec Federacji Rosyjskiej, nie muszą się powstrzymywać z utrzymywaniem 6-milowego morza terytorialnego, mogłyby rozszerzyć do linii środkowej. I to nawet się pojawiało właśnie przy okazji budowy Nord Streamu. Tam były siły w parlamencie estońskim, żeby to zablokować i żeby rozszerzyć, no ale oni nie zyskali poparcia i nie rozszerzono. Nawet jednostronnie, bo to by pewnie sprowokowało Finów, jakby jedno z tych państw, żeby rozszerzyć do linii środkowej. Także i to byłoby w pełni zgodne z prawem międzynarodowym, bo te państwa mają prawo aż do 12 mil, czy w praktyce w związku z niewielką szerokością do linii środkowej. Czyli mają prawo zamknąć Federację Rosyjską wewnątrz Zatoki Fińskiej. To było, nikt by tego nie zakwestionował. Żaden specjalista od prawa morza te prawa estońskie i fińskie do rozszerzenia swojego morza terytorialnego. Także znacznie są tutaj silniejsze narzędzia. Rosjanie mają pewne prawa, natomiast jeśli chodzi o Wyspy Alaskie, które są na zewnątrz, ale też są ważne. To się nie wspomina, to jest trochę pewna różnica w stosunku do tego, co jest na Morzu Czarnym. Takiego obszaru na Morzu Czarnym nie ma, tak dużego obszaru zdemilitaryzowanego, zneutralizowanego. Co więcej, ten obszar Wysp Alaskich jest nie tylko lądowy, ale wody wokół o szerokości 3 mil morskich są zneutralizowane i zdemilitaryzowane. I mimo, że to jest terytorium Finlandii, to również Finowie nie mają prawa wprowadzania tam swoich sił zbrojnych albo mogą wprowadzać pod pewnymi warunkami i to tylko czasowo. Po wojnie zimowej Rosjanie narzucili warunki, które przewidują, że tam jest konsulat rosyjski, który również tą sytuację Wysp Alaskich monitoruje. Tu są pewne prawa rosyjskie, których ci Rosjanie zapewne nie zrezygnują. Wiem także, że przecież z drugiej strony Półwyspu Skandynawskiego na Svalbardzie się rozpychają, który formalnie podlega suwerenności norweskiej, ale szereg państw, w tym Polska, Rosja, ma tam prawa ekonomiczne, komunikacyjne. Rosja prowadzi działalność gospodarczą, kopalnie w Barentsburgu, a Polska działalność chociażby naukową, badawczą. Także Rosjanie mają też pewne takie narzędzia, to znacznie bardziej ograniczone, ale też mają pewne narzędzia z zakresu prawa międzynarodowego do generowania skomplikowanych sytuacji, jakichś tam hybrydowych, lofar, temu podobne.
Panie profesorze, tak, mogę już zadać ostatnie pytanie, przechodząc bardziej na grunt Polski. Czy w przypadku naszego państwa, czy my również mamy, zdaniem pana profesora, jakieś przestrzenie, gdzie właśnie wyznaczenie linii podstawowych, nie wiem, potencjalnie też dawałoby nam asum do wysuwania podobnych komunikatów, że jesteśmy za tym, żeby zmienić sposób ich wyznaczania, a tym samym też jakby zmienić te granice obszarów morskich. Czy państwo, no jednak no, nasza granica wydaje się stosunkowo prosta, ale czy Polska tutaj również miałaby jakieś możliwości? No i nie mam oczywiście na myśli też tego, co historycznie dotyczyło no, sporu o Bornholm. Dobrze, ten spór o Bornholm jest zamknięty, on dotyczy wyłącznie sfery ekonomicznej, także możemy go spokojnie pominąć. Polska ma wody wewnętrzne i linie podstawowe zamykające polską część Zalewu Szczecińskiego, Świnne, Dziwne, Zalew Kamieński, to są wody wewnętrzne, wałczy portów wzdłuż wybrzeża i w rejonie Zatoki Gdańskiej istniała po II wojnie światowej linia podstawowa między Mierzeją Helską a punktem styku polsko-sowieckiej granicy na Mierzei Wiślanej. Ona miała około 30 mil. Tutaj było uzasadnienie historyczne. Czytałem obszerne tłumaczenie tego bodajże profesora Góralczyka, który właśnie powoływał się na tą kwestię, że te prawa polskie były z okresu przedrozbiorów, rozbiory były nielegalne i one jak gdyby zostały przechowane do czasów odrodzenia II Rzeczypospolitej, a później po II wojnie światowej, no ale to uzasadnienie nie było na tyle mocne, żeby go dało się obronić. Zrezygnowano ostatecznie i przyjęto znacznie mocniejsze uzasadnienie, bo istnieje kategoria takich zatok prawnych, które można zamknąć linią 24 mil dokładnie, bo to jest podwójna szerokość Morza Terytorialnego i taką prostą linię podstawową wyznaczyliśmy między Mierzeją Helską a Mierzeją Wiślaną. Dokładnie długości 24 mil morskich wewnątrz, czyli za cała Zatoka Puck'a, wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej są polskimi wodami wewnętrznymi. Kanał łączy wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej, kanał przez Mierzeję Wiślaną z wodami wewnętrznymi Zalewu Wiślanego. To są wody wewnętrzne. Pojawiła się taka koncepcja jakiegoś geodety, nie pamiętam nazwiska tego pana, który proponował, żeby wyznaczyć prostą linię podstawową w rejonie naszego wybrzeża. Jeżeli spojrzymy na mapę, takie zgłębienie w rejonie Koszalina wybrzeża, taki łuk, żeby tam wyznaczyć prostą linię podstawową. To się miało nazywać Zatoka Koszalińska. I dzięki temu zyskalibyśmy te kilkadziesiąt kilometrów morza terytorialnego. Mniej więcej tak Rosjanie, ale to nie jest miejsce, gdzie dałoby się wyznaczyć taką linię zgodnie z prawem. To by było takie właśnie nadmierne roszczenie, jak omawiane roszczenia rosyjskie. To nie można tych linii wyznaczać w sposób zupełnie, zupełnie dowolny, żeby zyskać trochę przestrzeni na morzu. Ta Zatoka, w cudzysłowie Koszalińska, jest tylko niewielkim łukiem wybrzeża. Nie ma odpowiednio dużej powierzchni, nie spełnia tych kryteriów, które są określone w prawie morza, ale były takie pomysły, przynajmniej o jednym takim tekście naukowym, nie prawnika, Gaudety, czytałem z taką propozycją, żeby tam wyznaczyć taką prostą linię podstawową, ale w mojej ocenie to nie byłoby zgodne z prawem międzynarodowym, tak jak niezgodne byłoby to, co jak przypuszczamy, zamierzają zrobić Rosjanie w rejonie Piławy czy Zielonogradzka w obwodzie królewieckim. To jest zbyt małe zróżnicowanie, niewystarczające ukształtowanie wybrzeże, żeby taką linię wyznaczyć. Tu w przypadku Zatoki Gdańskiej mamy duży obszar zamknięty 24-milową linią. Nie budzi to wątpliwości, że to jest zgodnie z prawem. Może nie chcę wchodzić w szczegóły, jakie mają być proporcje wód zamkniętych tą linią i tak dalej. Okrąg opisany, bo to jest precyzyjnie określone w konwencji o prawie morza. Ta Zatoka Koszalińska tego kryterium by nie spełniała, no ale gdybyśmy chcieli się takie, powiedzmy, takie jakieś tam prowokacje, działania, powiększania terytorium Polski bawić, to moglibyśmy to próbować zrobić. No pewnie nie spotkałoby się to z jakąś większą sympatią, odzewem pozytywnym sąsiednich państw. Większość państw bałtyckich ma proste linie podstawowe, właśnie całe wybrzeże zamknięte prostymi liniami podstawowymi, prostymi, nie niskiego stanu wody, jak większość naszego wybrzeża, no ale oni mają bardzo skomplikowane wybrzeże. Proszę spojrzeć na wybrzeże Finlandii, Szkiery, Zatoki, głęboko wcięte. No tam
ta normalna linia podstawowa jest trudna do wyznaczenia. Stworzono system prostych linii podstawowych i to tam są ponad 100 bodajże, jeżeli pamiętam, w przypadku Finlandii, odcinków prostych linii podstawowych. W przypadku Szwecji podobnie. Archipelag sztokholmski, archipelag w rejonie Karlskrony, Holandia. To jest wszystko, daje im podstawy do tego, żeby wyznaczyć system prostych linii podstawowych. Podobnie Danie, a nawet Niemcy. Nasze wybrzeże natomiast jest piękne turystycznie, ale niestety niezbyt skomplikowane geograficznie. Panie profesorze, podsumowując tak naszą rozmowę, można by powiedzieć, no nieznajomość prawa szkodzi, a dla ludzi żyjących w regionie Morza Bałtyckiego nieznajomość prawa morza również szkodzi. Niezależnie od tego, że pretekst do naszej rozmowy stanowił taki komunikat, którego nie można jednoznacznie oficjalnie interpretować, albo nie do końca wiemy, jak go interpretować, niemniej poruszyliśmy ważny temat i myślę, że pan profesor tak w sposób przekonujący wyłożył, dlaczego warto się tą problematyką w regionie Morza Bałtyckiego zainteresować, bo rzeczywiście, no, czy Rosja dokona zmiany granic w regionie Morza Bałtyckiego, czy tutaj, jak rozmawialiśmy, w rejonie Finlandii, Litwy, czy może gdzie indziej, no miejmy nadzieję, że nie. Tak pan zauważył również, że twarda siła za prawem również musi się znajdować po to, żeby roszczenia pozostawały w sferze akademickiej spekulacji, a nie realnych politycznych faktów, ale sama znajomość prawa, sama znajomość miejsc, możliwości i potencjału, jaki niestety na Bałtyku możemy znaleźć do generowania różnych kontrowersji i obszarów niepewności, są takie możliwości, musimy o tym wiedzieć. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan komandor, profesor Akademii Marynarki Wojennej Dariusz Bugajski. Panie profesorze, jeszcze raz dziękujemy z Łukaszem za pana czas, no i mamy nadzieję również na przyszłość, że go pan również znajdzie przy okazji innych, może bardziej kontrowersyjnych tematów, może mniej, ale na pewno ciekawych. Bardzo dziękuję za spotkanie, zawsze mi jest miło i jestem otwarty. Ja wiem, że te kontrowersyjne spotykają się z takimi negatywnymi opiniami, a ten myślę, że nie jest zbyt kontrowersyjny. Tutaj są sprawy dosyć oczywiste, nieskomplikowane. Z mojej przynajmniej perspektywy starałem się jak najprościej, tylko potrafię to wyjaśnić w najprostszy sposób. Także myślę, że do kolejnego spotkania, panowie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, panie profesorze.